Malownicze dolinie pomiędzy wzniesieniami gór Orlickich i skalnymi platformami gór Stołowych leży jedno z najstarszych europejskich uzdrowisk – miasto Kudowa-Zdrój. Kurort znany od wieków z leczniczych właściwości wód mineralnych, których źródła biją w samym sercu uzdrowiska – Parku Zdrojowym. Miasto kryje wiele urokliwych miejsc, które warto zobaczyć. Mimo tego, dla Kurasjusza regularnie organizowane są koncerty i festiwale muzyki romskiej. Dwóch społeczeństwo dzisiaj na jednym z takich koncertów w pięknym Teatrze Zdrojowym. Zapraszamy Was na koncert porywającej muzyki, barwnych stroje i tańca. Chcemy przekazać ogromną dawkę pozytywnej energii. Dzisiejszy koncert to będzie taka mieszanka cygańska. I zespół cygańskiej pieśni i tańca również zagra piękne czardasze, piękne utwory, także będzie kolorowo, wesoło i bardzo miło. Jak trwają ostatnie przygotowania? W napięciu, ale generalnie każdy musi mieć tą tremę, tą adrenalinę, żeby przed koncertem się nastawić pozytywnie. Przebranie z malowaniem tak naprawdę około pół godziny. Wiadomo, że makijaż, biżuterię, więc około pół godziny to jest taki minimum. Najważniejsze właśnie, żeby przekazać utwory w ogóle, słowa, tak? Treści, które są zawarte w tych utworach. I chyba jakby to jest taki klucz w ogóle całego występu, tak? Żeby słuchacz mógł właśnie posłuchać, żeby mógł się wczuć po prostu w te słowa. W niektórych przypadkach są to takie utwory sentymentalne, wolne, także tam jest chwila takiej zadumy. Większość pozostałych utworów to są utwory bardzo skoczne, bardzo żywe, bardzo energiczne. W ogóle muzyka romska ma to do siebie, że jest bardzo żywiołowa, bardzo taka różnorodna, bardzo kolorowa, bardzo dynamiczna. To jest taka muzyka, która porywa, przesycona taką pozytywną energią. Dlatego widać po reakcjach publiczności, że publiczności się to podoba. To jest muzyka bardzo taka ciepła dla ludzi, którzy chcą po prostu być poza konfliktami, poza jakimiś takimi złymi rzeczami. Na pewno jedno, czy my się też bardzo dobrze czujemy wykonując tą muzykę. Fajnie, bo zespół naprawdę bardzo dobrze to gra. Też śpiewamy w języku romskim.
gramy tą muzykę z sercem, tak mi się wydaje, i usiłujemy przekazać wszystkie pozytywne wibracje publiczności. Dokładnie, pozytywna energia jak najbardziej. Tu nie ma barier i nie ma barier językowych. Nawet jeśli ktoś nie rozumie języka romskiego, to poprzez muzykę na pewno wie, co chcieliśmy przekazać. Bo to jest, właśnie tam jest przekazywane dużo miłości, w tym tańcu jest wszystko pokazane. Muzyka romska, wydaje mi się, że to jest dosyć bardzo ciekawa kultura, ale jednak te stroje romskie, te ich zwyczaje takie, może dlatego, że to nie było spisane, tylko właśnie tak przekazywane, dla ludzi jest to wielka taka tajemnica. A jak jest coś tajemniczego, to ludzie chcą, mi się wydaje, poznać tą tajemnicę. I no, myśmy się jakoś zafascynowali tą muzyką, tym bardziej, że oni też śpiewają muzykę góralską, też śpiewają przeboje polskie. Także to nie jest tylko, że my wykonujemy romskie, bo Romowie też śpiewają różną muzykę. I te wszystkie rzeczy, które my robimy, które oni robią w kategoriach muzycznych, kulturalnych, to jest takie zbliżanie się społeczeństw i tych romskich, i naszych. Tak, żeby po prostu nie było tej obcości, no, między nami. No ja bym chciał żyć w społeczeństwie ludzi szczęśliwych. Szczęśliwych, zdrowych, którzy są zadowoleni, uśmiechnięci, nie mają problemów i materialnych, i zdrowotnych.